Nauczymy się dzisiaj, jak się gra geje. Dla tych, którzy już może tę piosenkę znają, również umieją ją grać na gitarze czy na ukulele, zapraszam też do obejrzenia, ponieważ będę pokazywał, jak ją można zagrać na rozmaitych biciach. Dlatego zapraszam. Ale zacznijmy od chwytów, od akordów. Ja będę grał to w tonacji a-moll, która chyba jest taką najpopularniejszą. Chwyty, na jakich gra się keje, na szczęście w refrenie i zwrotce są takie same. Podzielmy je na takie cztery grupy, cztery linijki. Linijka pierwsza, są to chwyty a-moll, E7 i znowu a-moll. Linijka druga, to chwyty C-dur, G-dur, można go zagrać jako G7 i znowu C. Czyli jak na razie chwyty wyglądają tak. A-moll, a-moll, E-dur, A, teraz C-dur, C-dur, G-dur, C. To były dwie pierwsze linijki. Trzecia linijka, chyba najbardziej skomplikowana, jest taka. G-moll, A-dur. Akceptowalny jest też z zabranym palcem, to nawet ładnie pasuje do melodii, czyli A7, durowe. D-moll. Jeszcze raz ta trzecia linijka. Tak wygląda. Przy czym ten ostatni D-moll można zamienić na, jeżeli dacie radę tak zagrać, na takie szybkie przejście D, A, D. To jest moment. Tak mogłoby w całości wyglądać ta trzecia linijka, czyli G-moll, A-dur, D, A, D. Jeżeli nie potrafisz tak szybko tutaj zmienić, można zostać na tym samym demolu. I czwarta linijka jest taka sama jak pierwsza, czyli A-moll, E-dur 7, A-moll. Cała sekwencja chwytów szłaby tak. Zaprezentowałem to na melodii z refrenu, ale jak mówiłem wcześniej, zwrotkę gra się dokładnie tak samo. Osobnym tematem i coś, czemu szczególnie chciałbym dzisiaj poświęcić uwagę, są bicia. To jest piosenka, no po prostu piosenka. Piosenki liczy się zwykle raz, dwa, albo do czterech. Tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery. I na szczęście całkiem sporo bić na zagranie takiego rytmu na cztery istnieje. I one wszystkie pojawią się w wykonaniu tej piosenki, które usłyszycie za chwilę. Najprościej byłoby grać, czy nawet ześlizgując się palcem po wszystkich strunach, albo paznokciami palców prawej ręki po wszystkich strunach. Jest to jakiś tam rytm. Zwłaszcza gdybym miał towarzyszyć śpiewaniu, to w pewnych warunkach ekstremalnych wystarczy. Można to trochę ubogacić, dodając na przykład tak. Można, i to jest właściwie podstawowy rytm, jakiego uczę na przykład na swoich warsztatach, grać tak. Raz, raz, dwa. Raz, raz, dwa. Raz, raz, dwa. Czyli to jest takie granie na dwa. Bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam. Można temu rytmowi sprzed chwili
dodać troszeczkę takiego bujania, synkopowania, wydłużając ten środkowy dźwięk. Brzmiałoby to tak. Próbuję ruchem ręki prawej pokazać, o które wydłużenie chodzi. Rytm robi się wtedy taki bardziej bujający, bardziej taki regowy. Można ten rytm sprzed chwili jeszcze urozmaicić w taki sposób, że pierwsze uderzenie zastępujemy przytłumieniem. Brzmiałoby to wtedy zamiast tak, to tak. Wtedy już całkiem gramy podkład do reggae. Następne byłoby bicie zwane harcerskie, czyli ogniskowe. Wygląda ono tak. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. Pomyliłem się jeszcze, albo raz, raz, dwa, dwa, raz, dwa, raz, raz, dwa, dwa, raz, dwa. Oczywiście tutaj tak samo jak w przypadku tego bicia krótszego na dwa, można dodać synkopowanie. Wtedy zamiast możemy to zagrać tak. Widzisz, zaczynam się ruszać grając ten rytm. Ok. Kolejny sposób zagrania tego będzie wyglądał tak, gdzie jedno z uderzeń też zastępujemy tłumieniem, ale zagranym w taki sposób, że paznokcie wszystkie przebiegają po strunach, a potem miękka część dłoni to wytłumia. Chodzi o takie tłumienie i o rytm taki. Też w wielu filmach już został tutaj zastosowany, więc zapraszam do rozpoznawania tych różnych bić podczas oglądania wcześniejszych moich filmów. Można na przykład temu rytmowi sprzed chwili nadać też trochę takiego właśnie swingu, grając zamiast tak. Jak widzicie, sposobów jest dużo. Każdy się nadaje, żeby zagrać keje. Za chwilę usłyszycie to wykonanie w całości, gdzie kolejne fragmenty będą poszczególnymi, kolejnymi tymi biciami, rytmami wykonane. Możecie wybrać, który wam się podoba, a jeżeli w ogóle ten sposób pokazywania i uczenia wam się podoba i do czegoś się przydaje, to już teraz dajcie polubienie, a teraz zapraszam do wysłuchania szanty keja zagranej na ukulele przy użyciu tych wszystkich rytmów. Naprzód. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata, to powiedziałbym. Gdzie ta Keja, przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja, wymarzona w snach? W każdej chwili tylko gdzie to jest, no gdzie to jest?
gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, im pregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i przed siebie gnam. Gdzie ta Keja, przy niej ten jak? Gdzie ta Koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki pod tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, przy niej ten jak? Gdzie ta Koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Przeszły lata zapyziałe, rzęsą twarz staw, a na przystani czuno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, lecz dalej marzy o zawodze ten samotny łeb. Gdzie ta Keja, przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na daleki świat? Gdzie ta Keja, przy niej ten jacht? Gdzie ta Koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest? Mam nadzieję, że piosenka wam się podobała, że ci, którzy nie umieją jej zagrać, teraz będą w stanie którymś sposobem, a może nawet paroma sposobami ją wykonać. Ktoś, kto jej nie zna, może chcieć się jej nauczyć. Słuchajcie, jak traficie w towarzystwo jakieś żeglarskie, szantowe, to Keja jest obowiązkowa. No, obowiązkowa. Dzięki za obejrzenie. Jeszcze raz, proszę o polubienia, proszę o subskrypcję. Jeżeli macie jakieś komentarze, nie wahajcie się ich zamieścić tam pod spodem. To jest dla mnie ważne, też dzięki temu wiem, co mam nagrywać dalej. W ogóle dziękuję pięknie osobie, która mnie tutaj niejednokrotnie prosiła o tą lekcję, aż się dziwię, że sam na to nie wpadłem od razu, więc pozdrawiam osobiście, a wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, cześć!